Eliza Michalik, program Nie ma żartów. Dobry wieczór Państwu. Pan Piotr Zelt, aktor dawno niewidziany, mile witany jest Państwa i moim gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Na początek chcę tylko powiedzieć z takiego kronikarskiego obowiązku, ponieważ od rana chodzę po Warszawie i wiem, że Państwo widzowie są spoza Warszawy bardzo często, że niesamowicie to wygląda, bo wygląda to jak stan wojenny w Warszawie. Nie wiem, czy Państwo z tych obrazków telewizyjnych sobie zdają sprawę, ale po ulicach chodzi żandarmeria wojskowa. Są nieprawdopodobne ilości policji, zwłaszcza w okolicach Sejmu. Nieprawdopodobne. Ja spodziewałam się pod kancelarią Sejmu jakichś funkcjonariuszy. Słyszałam, że jest ustawiony mur zasieki, w które zresztą ludzie wkładają goździki i róże, jak w stanie wojennym, ale to jest szaleństwo. To jest ze 100 na oko minimum, a nysek policji tylko w jednym miejscu. Jest mnóstwo funkcjonariuszy, no i wojsko. Mimo wszystko, żandarmeria wojskowa. Ludzie są podsuwani, ludzie, którzy protestowali pod Sejmem, są odsunięci. I ja to odebrałam jako próbę zastraszenia warszawiaków, jako taką próbę demonstracji siły na zasadzie: ktoś chciał być może pójść ten Sejm poddemonstrować, no ale jak zobaczy tę żandarmerię, to wojsko, a tę policję, to może się cofnie, może się zastanowi, czy warto, bo może jakaś zadyma się szykuje, być może będzie można ucierpieć. Ja nie wiem, czy pan to widział, ale... Widziałem to głównie na zdjęciach, bo nie miałem teraz czasu, żeby się tam pojawić w okolicy Sejmu, natomiast wygląda to rzeczywiście, to co zobaczyłem na zdjęciach, na jakichś tam materiałach filmowych, wygląda fatalnie. Myślę, że cele są dwa i to załatwia sprawę. To znaczy, raz, może to być działanie po to, żeby zastraszyć warszawiaków, dwa, żeby stworzyć wrażenie dla ludzi obserwujących z boku, że rzeczywiście to zagrożenie jest tak duże ze strony KOD-u, opozycji, że trzeba się zasiekami obstawić i kordonami po prostu policji, prawda? Dlatego te balustrady, płoty, zasieki, prawda? No bo to potwornie groźny jest ten KOD. Tylko zastanawiam się właśnie, kto bandytów ściga, bo przecież słyszymy ciągle o brakach kadrowych w policji, o brakach pieniędzy w policji. Skoro tylu funkcjonariuszy pilnuje posłów, którym chyba nic nie grozi, bo zdaje się, że nawet przez moment nie było realnego zagrożenia, że coś się stanie, to myślę sobie, kto ściga przestępców w Warszawie chociażby i na Mazowszu. Przestępcy na razie mają luz. Mają widocznie szarą tak strefę. Jest, tak, mogą sobie hasać widocznie, bo wszystkie siły są rzucone tutaj właśnie pod Sejm. A pan jak obserwował, co się działo, te piątkowe protesty, to nie miał pan wrażenia, że KOD może przesadza, że jest zbyt agresywny, że może władza ma trochę racji, jest jakieś zagrożenie ze strony KOD-u? Można dyskutować na ten temat. Nie mam wrażenia, ponieważ takiego, że to była jakaś szczególna przesada. Cały czas nie pamiętamy w Polsce o tym, że politycy, niestety w teorii, a w praktyce to powinno tak być, pełnią rolę służebną wobec narodu. Służebną. Niemożliwe. Tak, tak powinno być. Tak powinno być. I obywatele mają pełne prawo, w demokratycznym kraju oczywiście, jakim cały czas się mienimy być, wyrażać swoje niezadowolenie, swój nastrój, swoją niechęć do tych polityków. I niestety, i nikt im tam nie kazał być, oni mają obowiązek to przyjąć na klatę. Mówiąc lekko żartobliwie. I tyle. Nie mam wrażenia, żeby tam jakoś szczególnie przesadzono. Dobrze, że politycy PiS-u mają okazję się skonfrontować z rzeczywistymi nastrojami bardzo dużej części społeczeństwa. Oni się cały czas wycierają sobie usta słowami suweren, suweren i to, że zostali wybrani. Zostali wybrani przez 5 700 000 ludzi mniej więcej. To jest 19% uprawnionych do głosowania. W Polsce żyje nas 38 milionów, 30 tam 600 jest uprawnionych do głosowania, więc to jest niewielki procent stosunkowo. Tu mają okazję zobaczyć, jak bardzo przeginają i jak narasta to niezadowolenie społeczne z różnych powodów. Może i dobrze.
Dobrze, że narasta niezadowolenie? Nie, dobrze, że tak się dzieje, że mogą to zaobserwować i poczuć na własnej skórze. Mówię o politykach. A to, że narasta to niezadowolenie, to jest oczywiście bardzo przykre. Natomiast nie mam wrażenia, żebyśmy mieli inne wyjście w tej chwili, niż po prostu pokazywać jasno i otwarcie, że nie godzimy się na to, co proponuje pan Kaczyński i PiS. No, właściwie pan Kaczyński, no bo to reszta w zasadzie działa pod jego dyktando. Nawet bym się mogła z panem nie zgadzać czy polemizować, gdyby nie to, że rzeczywiście myślę sobie, że od roku byliśmy bardzo grzeczni. Nie publikowano wyroków Trybunału Konstytucyjnego. Najlepsi prawnicy polscy i europejscy mówili wprost, że prezydent jest przestępcą konstytucyjnym. Takich słów użył pan Jerzy Stępień, były prezes Trybunału Konstytucyjnego. A myśmy siedzieli cicho, to znaczy te demonstracje KOD-u, myśmy, to mówię tak zbiorowo o ludziach, którzy sprzeciwiają się po prostu łamaniu prawa i konstytucji. No, były takie miłe demonstracje, uśmiechnięte, zresztą uśmiechnięte są nadal, było grzecznie coś tam na Facebooku, tylko ta grzeczność w ogóle nie działa. Pan się zastanawiał, dlaczego bycie miłym i spokojne dochodzenie swoich praw wydaje się w ogóle nie działać na tę ekipę? Ale tak było zawsze, nie wiem czy na tę ekipę. No, niestety nasuwają się zbieżności i jakieś takie porównania z PRL-owską władzą i tym, jak to wtedy przebiegało. Kiedy Związek Zawodowy Solidarność z Lechem Wałęsą na czele, no powoli to przecież trwało też, ale rozmontował ten rząd i tę władzę. Niestety władza pewnie wszędzie ma to do siebie, że liczy się tylko z brutalną siłą, a nie z inteligentnymi, uśmiechniętymi ludźmi, którzy skandują, tak, dyskutują, próbują wejść w polemikę i używać argumentów. Póki nie ruszą górnicy z kilofami, oskardami, póki nie ruszy, nie wiem, rolnicy nie zablokują dróg i też nie ruszą z narzędziami na budynek Rady Ministrów, to oni są skłonni lekceważyć inne głosy, głosy kulturalne i spokojne, stonowane. Czyli zamiast argumentów siła działa na pewien typ ludzi po prostu. Taka jest prawda. I to pewnie tak będzie wyglądać też w tym przypadku. Wszystko na to wskazuje, że póki się nie wkurzą ostro te grupy, o których mówię, właśnie między innymi górnicy, rolnicy, to ta władza nie będzie sobie wiele robić z tych protestów. Myśli pan, że te protesty władze nie ruszają, czy ruszają i stąd ta policja, żandarmeria wojskowa? Myślę, że ich to rusza, ale w umiarkowany sposób. Oni wiedzą, że to nie jest siła, realna siła, która jest w stanie tutaj odepchnąć ich w tej chwili od władzy. Myślę, że nie. Myślę, że więcej w tym jest pokazówki tego, o czym mówiliśmy wcześniej. Tak. Żeby stworzyć takie wrażenie, że jest nie wiadomo jak groźny właśnie ten kot i ci ludzie, którzy tam sobie skandują wolność, równość, demokracja, no to są antyrządowe przecież straszne hasła, prawda? No właśnie tak, to trochę się zastanawiam, jak pan Brudziński mówił, że strasznie antyrządowe demonstracje, no, to... No wolność, równość, demokracja to jest potwornie antyrządowe. Bądźmy solidarni, publikuj wyrok, to tak, są straszne... Publikuj. Okropne, okropne i ciarki idą, bo to uważam, że to jest też sianie agresji. Też. Też. Czyli już nic nie można mówić o władzy wyłącznie dobrze i właściwie powinniśmy tylko chwalić. Tak, oczywiście. I powtarzać cały czas, że wspaniałe jest, niezależnie od tego, czy jesteśmy beneficjentami programu 500+, czy nie, to powtarzać wszyscy, jak mantrę, jak pani premier Szydło, że jest 500+, i to jest podstawa, jest świetnie. Właśnie tak trochę mi przeszkadza ta dziura budżetowa, trochę mi przeszkadzają te dane z rynku gospodarczego, malejący rating dla Polski, trochę mi przeszkadza informacja o wycofujących się inwestorach, trochę mi przeszkadza kara Unii Europejskiej, sankcje 4 miliardy złotych nałożone na Polskę, na razie tylko 4 miliardy z zapowiedzią, że może być więcej. No przyznam, że trochę mi to wszystko przeszkadza w chwaleniu rządu. Znaczy, jednak to widzę jako publicystka i jakoś mam moralny problem z mówieniem, że prawda, że nieprawda jest prawdą, tak? Też mam moralny problem z tym, żeby chwalić obecną władzę.
Ja chciałabym chwalić. Znaczy, bardzo bym chciała mieć władzę, którą mogę chwalić, która przestrzega prawa i jest. Oczywiście, ja też ciągle powtarzam, że ja chciałbym się mylić w tym wszystkim, czego się obawiałem, co przewidywałem, a co się w dużej mierze sprawdza. No na razie jest pan jak wróżka, wszystko się niestety sprawdza. Niestety jestem jak wróżka. Kasandra. Tak. Co jest jeszcze okropne? Okropne jest to, że po bardzo, bardzo wielu latach, nie pamiętam od kiedy, ale myślę, że właśnie od lat 80., cały czas widzę na prawo i lewo, również w moim środowisku zawodowym, osoby, które się autentycznie boją. Tu panu przerwę, bo wydawca każe przerwać, ale za 2 minuty wrócimy do tego bardzo ciekawego wątku. Ludzie się boją. I jesteśmy z państwem. Przypominam, że pan Piotr Zelt, aktor, jest gościem Nie ma żartów i skończyliśmy na tym, że w pana środowisku ludzie się boją. Tak, między innymi w moim środowisku ludzie się boją. Często spotykam się z takimi zdaniami, że no ja też, mnie się to nie podoba, ale ja się boję wychylać, bo nie wiadomo, co zrobią, bo nie wiadomo, co mi zrobią. To jest jeszcze demokratyczny kraj, jeżeli mamy coś takiego pod skórą, gdzieś skoro nawet z tyłu taka myśl głowy, przychodzi do tak, głowy. To znaczy, że już jest niedobrze, prawda? Jeżeli ludzie mówią otwarcie w rozmowach ze mną, bo to nie jest cytat z jakiegoś publicysty czy znanej osoby, że to oni są wyjątkowo mściwi i pamiętliwi i lepiej cicho siedzieć. Cicho jedziesz, dalej zajedziesz. To jest trochę myśl tej starej ruskiej zasady. Chociaż to nie jest prawda. To nie jest prawda, ale wielu ludzi tak myśli. Ja rozmawiałam kiedyś w programie ze specem od też terroryzmu i zadałam mu takie pytanie, a co zrobić, gdyby ktoś nas napadł na ulicy na przykład i wciągał do auta? No nie pamiętam już kontekstu rozmowy, ale tak wynikło. I on mówi, słuchajcie, wbrew obiegowej opinii, trzeba się szarpać i wierzgać, choćby napastnik był uzbrojony, choćby dysponował wielokrotnie większą siłą. Póki jesteście na ulicy, macie szansę. Krzyczcie, bijcie, kopcie. W momencie, kiedy gość was zapakuje do auta i odjedzie, to już jest po was. Więc cokolwiek się by nie działo, jakkolwiek byście się nie bali, w momencie, kiedy ktoś wam robi coś złego, protestujcie, krzyczcie, brońcie się, szarpcie się, bo wtedy jeszcze macie szansę. Jak już po przejściu pewnej granicy już nie macie szansy. I tak sobie odnoszę to również do władzy, która stosuje przemoc, do władzy, która jest autorytarna, że jakkolwiek, jak widać, ta policja, wojsko, władza dysponuje przewagą, to myślę sobie, że trzeba krzyczeć, trzeba wierzgać, póki jeszcze można. Bo może absolutnie być taki moment, tak, po którym już będzie za późno, po którym już nic się nie zrobi. Absolutnie tak. To jest to właśnie taki ten pełzający zamach stanu. To niektórzy o tym mówią, że po troszeczku zabierane są nam prawa, przywileje, prawa takie oczywiste, fundamentalne, prawa człowieka, wolności. Tutaj ochrona przyrody kawałeczek, tu edukacja. I w momencie, kiedy się niektórzy połapią, już będziemy za późno. Tak, związani drutem kolczastym. Bo to tak się odbywa często. Ale to jest pewnie też powodem jest to, że przez te 25 lat przyzwyczailiśmy się już do pewnej normalności, do pewnej wygody. Młodzi ludzie wyrośli w takim poczuciu, że jest rzeczą zupełnie naturalną, że mamy paszporty w szufladzie, że możemy sobie wyjechać kiedy chcemy, że mamy pewne wolności, że nikt nas nie gania po ulicach, że nie boimy się, że wlezą o 4 rano z byle powodu i nas wsadzą do więzienia. I nie zauważają tego, że to nie jest nam dane na zawsze, że możemy to stracić. No proszę spojrzeć, ile w ciągu roku straciliśmy. Nigdy byśmy nie powiedzieli, że tyle można stracić w ciągu roku. Tylko niestety ludzie, póki nie poczują tego na własnej skórze, naprawdę nie poczują tego na własnej skórze, to mówią, to jest dla nich coś odległego, fikcyjnego, gdzieś daleko. No był kiedyś taki dowcip, jak ktoś mówi, że nie interesuje się polityką. No, nie interesujesz się polityką, to polityka zainteresuje się tobą. Dokładnie. W pewnym momencie. No niestety, tak to wygląda. Dlatego trzeba jasno artykułować swoje zdanie, swoje niezadowolenie, swoje obawy wobec tego, co się dzieje w naszym kraju. No tylko tak możemy się bronić w tej chwili
żeby po prostu głośno krzyczeć nie. No ja się właśnie zastanawiałam, czy pan się nie boi przychodzić, bo wiem, że po naszym ostatnim programie i rozmowie, gdzie pan mówił o żołnierzach wyklętych, że nie wszyscy byli świetni, że byli również tacy. Co ciekawe, pan nie jechał, mówiąc slangiem młodzieżowym, równo po wszystkich wyklętych, tylko tak. Pan powiedział wyraźnie, że część była przyzwoita, no ale część popełniała też przestępstwa i... No i wiem, że i grożono panu procesami, ale przede wszystkim dostał pan dużo złej korespondencji z jakimiś pogróżkami. I zastanawiam się, czy może pan powiedzieć, jak to się potoczyło, czy to się uspokoiło, jak to było w ogóle wtedy? No rzeczywiście byłem zaskoczony, bo dostałem sporo tak zwanego hejtu i takich dziwnych bardzo wiadomości, które pewnie na upartego mógłbym zgłosić gdzieś tam do prokuratury. Jako groźby karalne. Ale nie zgłosił pan. Nie zgłosiłem. Co ciekawe, no z kilkoma wszedłem w polemikę. W rozmowę, gdzieś tam na Messengerze. I nawet udało się porozumieć z tymi ludźmi, pozostając oczywiście przy swoich poglądach, które no zupełnie nie są zbieżne. Czyli warto rozmawiać. Ale warto rozmawiać i to może być też taka fajna puenta do naszego dzisiejszego odcinka i rozmowy, że najważniejsze, żebyśmy się nie zamykali, żebyśmy słuchali ludzi i słuchali innych postaw, nie oceniali tego z góry a priori, tylko warto posłuchać, warto dyskutować cały czas. Dobrze się spierać, ale nie wolno się zamykać. Ja się zastanawiam właśnie, na ile ludzie sami z siebie się nie lubią, a na ile po prostu zwyczajne w demokracji różnice w poglądach politycznych podgrzewają politycy. Bo nie wiem, czy pan słyszał przemówienia pana Brudzińskiego na przykład, które były bardzo agresywne i on krzyczał, że demonstracje pod Sejmem to jest warcholstwo, to jest chuligaństwo. To były takie właściwie słowa, ja pamiętam, czytałam dzienniki Stefana Kisielewskiego, który cytował nagłówki Trybuny Ludu i wiadomości perelowskich, z których się zresztą strasznie nabijał, to jeszcze w latach 60., 70., 80. I to jest żywcem wyjęty tamten język. Pokazywałam panu przed programem, bo sfotografowałam nawet pasek w telewizji TVP Info. Opozycja destabilizuje państwo. No pomyślałam sobie, o mój Boże, przecież to jest po prostu propaganda perelowska. A jednak i w XXI wieku mówi się w taki sposób o własnym narodzie. Hołota, powiedział poseł Pięta, powiedział hołota jest pod Sejmem, protestuje. Ja mam wrażenie, że obecnie rządzący, partia PiS, która bardzo głosi antykomunizm, taki straszny wstręt do komuny, co jest zabawne, biorąc pod uwagę, kogo mają w swoich szeregach i całą sytuację z panem Piotrowiczem. Ale oni, mam wrażenie, że mentalnie, nie wiem, czy to wskutek prezesa, który de facto rządzi całą grupą, bo reszta jest właściwie atrapą. Zarówno premier, jak i prezydent, jak i pewnie będzie za moment, nie daj Boże, ale pewnie tak będzie z Trybunałem Konstytucyjnym. On sobie będzie istniał, ale będzie istniała atrapa. Już dziś wiadomo, że już jest tych trzech sędziów pisowskich i już nie ma profesora. Istniała atrapa Trybunału Konstytucyjnego. Ale ci ludzie, mam wrażenie, jakby mentalnie, oni właśnie mentalnie tkwili w głębokim PRL-u. Stąd ten język, którego używają, stąd takie myślenie, że jak to, oni rządzą to i oni nie mogą przeprowadzać czego chcą, bo są jakieś instytucje, które chcą to kontrolować jeszcze, sprawdzać ich i ewentualnie im na coś nie pozwolić. Jak to? No tak pana słucham i sobie myślę, nie wiem, czy pan nie trafił dziesiątkę, bo znam bardzo wielu ludzi, którzy pracowali w PRL-u, nawet pracowali w milicji czy w takich instytucjach wojskowych i którzy w tej chwili nie popierają PiS, no chociażby pan pułkownik Mazguła słynny, który był, niczego strasznego nie robił w PRL-u, ale był oficerem wojska, Ludowego Wojska Polskiego. No i w tej chwili bardzo mocno protestuje przeciw autorytarnej władzy i jest bardzo wielu takich ludzi, którzy w PRL-u byli gdzieś tam w policji, gdzieś w milicji wtedy,
a dziś protestuje. Z drugiej strony są tacy, którzy byli też jak prokurator Piotrowicz i są po stronie PiSu. Czyli myślę sobie, że może ten podział już nie przebiega tak jak kiedyś, że czy ktoś coś robił w PRL-u czy nie, tylko właśnie gdzieś przebiega w mentalności. Niektórzy jako młodzi ludzie mogli być nawet w UB czy w SB gdzieś w jakieś tam nic strasznego nie robili, bo wbrew pozorom nie wszyscy wyrywali paznokcie, którzy tam zapracowali gdzieś, bo znam takich ludzi w jakichś regionalnych komisariatach, no, czy nawet w tych wykonywali tam jakąś tam pracę biurową, w służbie bezpieczeństwa tak wykonywali pracę biurową, no ale mieli wtedy po 20 lat, potem dorośli, zmądrzeli, pewnie już teraz by tego nie robili i są już od wielu, wielu lat przeciw jakiemukolwiek autorytaryzmowi, a są ludzie, którzy nadal popierają i nic się nie zmieniło, czyli ta różnica jest gdzieś w głowie już. Tak, w mentalności. I to jest już nie, i to i młodzi ludzie miewają, niech pan zauważy, taką mentalność. 30-letni posłowie PiSu mają taką mentalność niektórzy. To jest przedziwne, ale myślę sobie tak, że nadzieją jest to, że my jednak jesteśmy narodem, który czasami wolno się budzi, ale się budzi. I to umiłowanie wolności, poczucie takie, przywiązanie do wolności obywatela jest ogromne. I kiedy już się obudzi, to w ludziach i w dużej części społeczeństwa, to tego już się nie da uśpić. A to, co teraz widzimy, to pan myśli, że to jest jakiś początek budzenia się, czy jeszcze nie? Trudno powiedzieć. Myślę sobie, że być może jeszcze nie. Być może to jeszcze nie jest ten moment, ale na pewno jest to zaczątek. Na pewno w tym komforcie, w którym przebywali rządzący obecnie do tej pory i w takim poczuciu tej takiej, mam wrażenie, że oni byli cały czas w takim amoku, że nie mogli się uspokoić, jeszcze zachłyśnięci tym, że wreszcie są przy władzy. Jeszcze taka fala zwycięstwa ich niosła. Tak, i z takim poczuciem, z taką misją rewolucyjną, czyli zmiany wszystkiego i zrujnowania wszystkiego, co było do tej pory. I najgorsze, że niespecjalnie widzę, żeby mieli do zaoferowania coś w miarę chociaż sensownego w zamian. I na tym polega cały problem. Oni wszyscy już nie będą mieli tego komfortu. Skończyło się. Skończyło się bezpowrotnie. Myślę, że się skończyło, że te wystraszone twarze tych ludzi. No trochę były, to i prawda. Zaskoczone przede wszystkim tym, co się dzieje i jak zostali potraktowani. O czym świadczą? To już zostanie gdzieś tam w tych ludziach i będą. Zobaczymy, na ile będą się mieli na baczności, z czego się wycofają, z czego nie. Znając pana prezesa, myślę, że nie będą chcieli się cofnąć. Tylko gdzieś było kłamstwo. I dla mnie te kłamstwa takie mówione wprost w dobie, kiedy wszyscy wszystko nagrywają na tablety, jest internet, no, są niesamowite. Na przykład kancelaria prezydenta Dudy o 10 rano puściła tweeta, że od 10 będą przywrócone dla dziennikarzy stare zasady wejścia do Sejmu. Ja się nawet przez chwilę ucieszyłam, też coś tam zatweetowałam. Dosłownie minęło 5 minut i się okazało, że to jest kłamstwo, ponieważ puszczono co prawda jedną ze stacji do Sejmu, ale tylko bardzo nielicznych dziennikarzy. Reszcie dziennikarzy wydano tylko jednorazowe przepustki i wszystko jest tak jak było, a przed Sejmem są zasieki, mur i policja, która broni dostępu. Czyli pomyślałam sobie, po co prezydent Rzeczpospolitej Polskiej informuje opinię publiczną, że wszystko jest po staremu, kiedy tak naprawdę nic się nie zmieniło. Po prostu wydano dziennikarzom jednodniowe przepustki. To było już takie kłamstwo wprost. Po prostu mówię wam, że coś jest, a tego nie ma. Po co? To też jest pewne nowum, bo kiedyś jednak nie było tak, że organy władzy publicznej okłamywały obywateli. No to było kłamstwo, jakby nie patrzeć. Może nie wie. Nie wiem, co gorsze. No, czy jeżeli właśnie, oszukuje, to mi nie przyszło do głowy, albo że go okłamali. Mają tak ogromny bałagan i tak się gubią w takim momencie, kiedy cokolwiek się dzieje. Zresztą gubią się również, kiedy nic się nie działo, bo jest totalny bałagan w rządzeniu i w tym, co próbują robić w gospodarce, w czymkolwiek. Może go w błąd wprowadzono. Dziurawe ustawy i tak dalej. Być może został wprowadzony w błąd, a być może decyzja się zmienia co 30 sekund. No ma pan rację, może tak być. I po prostu on w dobrej wierze ten tweet poszedł, a za moment ktoś
zmienił decyzję i to wszystko tam jest kompletnie płynne. To już tak na koniec, króciutko. A uważa pan, że opozycja przesadza siedząc w tej ciemnej, nieogrzewanej sali? No już dzisiaj wyrzucono ich rano, biednego posła Arłukowicza na 20 minut zamknięto, bo strasznie zauważyła, że on tam jest i siedział. Pierwszy internowany, śmieją się ludzie. Opozycja przesadzała siedząc bez ogrzewania w zimnie, okupując salę plenarną? To jest pewien znak, to jest pewien gest. Chcieli to zrobić po to, żeby w bardzo ostry, jasny, zdecydowany sposób pokazać, że nie godzą się na takie standardy, jakie zaprowadził marszałek Kuchciński w Sejmie. I zrobili to. I to jest wyraziste i przekaz jest jasny i zrozumiały i oczywisty. Być może musiało to po prostu tyle trwać i tak wyglądać. Dziękuję bardzo. Bardzo żałuję, że się skończył program, ale mam nadzieję, że jeszcze kiedyś pan przyjmie zaproszenie do rozmowy i widzowie będą pana mogli zobaczyć. Dziękuję bardzo za rozmowę. Pan Piotr Zelt był gościem Nie ma żartów i państwu także dziękuję. No proszę obserwować, co się dzieje, bo dzieje się sporo. Chociaż posłowie PiS mówią na konferencjach, że jest normalnie, a ja dzisiaj pod Sejmem pomyślałam sobie, no nie, no jednak tak normalny Sejm w normalnym kraju nie wygląda. Ja przepraszam bardzo, ale żandarmeria wojskowa i policja to nie jest normalne. No ale to taka... Może dla nich taki no, właśnie Sejm jest normalny. No, znowu wracamy do kwestii definicji normalności. To, tak co jest. Dla jednego jest podłogą, to dla drugiego jest sufitem. Dobranoc państwu, do jutra.